Mam sygnał, że możemy zaczynać. Więc proponuję osiągnąć stan skupienia, dźwięczności bezpogłosowej. Przypomnę, że organizatorem tarnowskiej debatanckiej jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, partnerem projektu jest Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorzy to Stowarzyszenie Kanon oraz Fundacja imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Sponsorami Tarnowskiej Ligi Debatanckiej są firmy Redruk, Centermet oraz Gmini. Patronat medialny przyjęło Radio RDN Małopolska oraz Tygodnik TEN. Projekt został objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Przypomnę także, że nazywam się Andrzej Król, będę miał jeszcze pełnić rolę marszałka debaty, utrzymanie dyscypliny czasowej. Będzie mi pomagała pani Iwona Stępkowska jako sekretarz debaty, a teza dzisiejszej debaty brzmi następująco. Istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie loży mędrców i przystąpimy do przedstawienia loży mędrców. Czy mędrcy są gotowości? Zapewne jeszcze nie. A więc zaczekajmy, bo bez nich nie możemy rozpocząć debaty ani prezentacji. I teraz nastąpi zapewne nieco przedłużająca się cisza, jak każda cisza, i będziemy mogli sprawdzić naszą granicę bycia sobą w tej ciszy. Czy pani Iwona już pewnie jeszcze nie ma? Mam pytanie, czy ktoś z Państwa mógłby sprawdzić, czy mam już obecność? Chyba te odgłosy świadczą o tym, że mędrcy są, zbliżają się. Więc poczekajmy w takim napięciu, jak czekamy na Świętego Mikołaja. Tak, czekamy. Czekamy w ciszy. Prezentacji składu loży mędrców. Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie, pan Jacek Gut. Dyrektorka oddziałów M-Banku w Tarnowie, Bochni, radna miasta Tarnowa, pani Małgorzata Męka. Aktualna mistrzyni Polski debatów sportowych, mistrzyni pierwszego sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, obecnie studentka psychologii i członkini Klubu Debat Parlamentarnych UJ, Karolina. Pani Karolina. Prezes Fundacji Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych Kimszel, pan Łukasz Przybyły. Właściciel biura ratunkowego Profikom, pan Rafał Pecka. Teraz w roli eksperta pani Agnieszka Politka-Jerz. Informacja dla loży mędrców. Teza dzisiejszej debaty brzmi: istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. A teraz składy obu zespołów. Zespół Szkół Plastycznych. Nie, najpierw czwarte LO,
po stronie propozycji. Zespół przygotowany pod kierownictwem pana Marka Skowyry i pani Ireny Fajtyn-Pokrywki. Skład. Pan Adam Mydlik. Pan Filip Michałek. Pan Karol Przeklasa. Pani Ewa Pis. A, czyli tutaj podrawca. Pani Agnieszka Mytnik. I czwarty mówca, pan Karol Garncarz. Po stronie opozycji zespół szkół plastycznych przygotowany przez panią Sabinę Rosołowską-Patułę oraz panią Joannę Tomiak. Skład. Pani Natalia Barna. Pani Arkadia Augustyn. Pani Klaudia Mądra. Pani Patrycja Kołodziej. Oraz doradcy pani Ewelina Słomska. Pani Martyna Kędzierska. Szanowni Państwo, istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Rozpocznijmy wysłuchanie obrony, tak sformułowane tezy. I głos pierwszy po stronie propozycji należy do pana Adama Mytnika. Pani sekretarz, pani ekspert, opozycjo, publiczność. Dzisiejsza teza to: istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Ja i moja drużyna zgadzamy się z nią w zupełności. Istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Co to właściwie znaczy być sobą? To jest bardzo trudne pytanie. Wraz z moją drużyną znaleźliśmy odpowiedź w teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda. Otóż Zygmunt Freud wyróżnił trzy obszary naszej psychiki. Podświadomość, przedświadomość, a przepraszam, nieświadomość, przedświadomość i świadomość. Nieświadomość to sfera naszych popędów oraz instynktów. W większości są sprzeczne z naszą moralnością, więc są odizolowane od naszej świadomości. Strefa przedświadomości zawiera nasze wyobrażenia, które już są w zgodzie z naszą moralnością, więc nie stoi nic na przeszkodzie, aby zostały przekazane do świadomości. Świadomość odpowiada za nasze ciało, więc przekazuje nasze myśli w czyny. Oprócz obszarów, Zygmunt Freud wyróżnił trzy sfery naszej psychiki, czyli id, ego oraz superego. Id to właśnie strefa naszych popędów, instynktów. Jest ona odizolowana od świadomości. W przykładowej górze lodowej jest ona na samym dole. Poproszę pytanie na koniec. Ego. Jak widzimy na przykładowej górze lodowej, już ma styczność ze światem zewnętrznym. Ego jest większą częścią czubka góry lodowej. To ego jest wizytówką człowieka. Superego to nasz kręgosłup moralny. Na przykładowej górze lodowej widzimy, że trzyma ego oraz id w ryzach. Potrafi zahamować ego oraz id w odpowiedni na tego momenta. Potrafi sprawić, że jesteśmy istotą społeczną. Potrafimy zahamować nasze ego. Bycie sobą oznacza więc występowanie trzech sfer naszej psychiki równocześnie. Granica, jaką przyjdzie nam przekroczyć, aby przestać być sobą, będzie opierała się na stłumieniu jednej z tych sfer. I nieistotne jest, która to będzie, ponieważ wywrze to wpływ na każdą inną.
Świetnym przykładem tłumaczącym pojęcie granicy, o której jest mowa w tezie, jest eksperyment ukazujący tzw. efekt Lucypera. Polega on na naruszeniu sfery ego poprzez zmianę środowiska, co skutkuje transformacją spokojnego na agresywnego człowieka. Dokładnie o przebiegu tego eksperymentu opowie kolejny mówca z mojej drużyny. W następnej części poruszany zostanie temat drastycznych przeżyć, które wywierały wpływ tak wielki na psychikę człowieka, że naruszały jego ego. W takich sytuacjach ludzie niczym nie różnili się od zwierząt, więc przestawali być sobą. W zasadzie to będzie informacja. Większość teorii Freuda została obalona, dlatego nie sądzę, że to jest dobry argument. Dobrze. Jednakże jest również wielu zwolenników teorii Freuda. Teoria Freuda, jak cała psychologia, znaczy może nie cała psychologia, jednak nasza część psychologii nie może zostać udowodniona w sposób empiryczny, więc ciężko ją udowodnić. Proszę tutaj mówca. Nie? Ja bym chciał również podać informację. Profesor Vetulani, znany bioneurolog, zdobywca tytułu Człowiek Roku w 2013. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no tak, bardzo interesująco. Interesujący zarys koncepcji bycia sobą odpowie mówczyni pierwsza opozycji, pani Natalia Bar. Szanowny panie marszałku, lożone pani ekspert, pani sekretarz. Propozycja publiczności. Jako mówca pierwszy opozycji wraz z moją grupą próbujemy dzisiaj Państwa przekonać, że teza istnieje granica, za którą ludzie przestają być sobą, jest błędna. Na początek postaram się zdefiniować wybrane słowa tezy. Granica. Linia zamknięta lub oddzielająca pewien określony obszar być, istnieć, żyć, przeżywać. Zacznijmy od tego, że przez całe życie człowiek ulega szeregowi zmian, przez które kształtuje się jego zachowanie i upodobania. Ale czy to oznacza, że przekroczył granicę? Nie! To oznacza, że po prostu dorósł, a że zmiany, które zaszły, są naturalne. W dodatku to ta sama osoba, którą zawsze będzie. W teorii istnieje granica, za którą przestajemy być sobą, a stajemy się kimś innym. Lecz tak naprawdę nigdy nie można być kimś innym, tylko najwyżej podobnym do kogoś innego. Tak jak wiele osób, które próbuje się dopodobnić do znanych gwiazd, uważają, że tak staną się fajniejsi. Na przykład, chcę być jak Natalie Portman, ale tak naprawdę nigdy nie będę mogła nim być. Mogę być najwyżej do niej podobna, dzięki zabiegom kosmetycznym i drogim operacjom. Jako poparcie naszej tezy może być cytat ze Stefana Wyszyńskiego. Drogi kamień nie przestanie być sobą, nawet kiedy wpadnie w błoto. Oznacza to dosłownie, że nawet jakbyśmy się bardzo starali, zawsze będziemy sobą, bo mamy ogół cech, które nas charakteryzują, którymi nie możemy się pozbyć. Podsumowując, ludzie są istotami składającymi się z ogółu cech, a jedynymi granicami, jakie istnieją, są te, które już sobie sami wyznaczamy. Czy są jakieś pytania? Powiedziała pani, że człowiek nie przekracza poprzez swoje życie żadnych granic, tylko w sposób naturalny przyjmuje nowe doświadczenia i można powiedzieć im przyswaja je, tak? No to chciałbym się teraz zapytać, jak się pani ustosunkowuje do... Kobieta została poczęstowana tabletką gwałtu. Czy to jest naturalne doświadczenie i czy przyjęcie takiej tabletki gwałtu też jest uważane za coś normalnego? Proszę. Ale ta kobieta została poczęstowana tabletką gwałtu przez kogoś, więc ona sama świadomie przekroczyła granicę, tylko ktoś na to wpłynął. To nie jest jej decyzja. Dziękuję. Dziękuję.
przywileje w debacie oksfordzkiej. Te przywileje macie Państwo dubeltowe, czyli podwójne. Polega to na tym, że Państwo także wydajecie werdykt przy pomocy karty do głosowania. W momencie przejścia przez próg tej sali byliście Państwo pytani o swoje preferencje wobec tezy. Byliście Państwo pytani w celu pozostawienia swoich preferencji na progu tej sali, gdyż wszystko to, co dzieje się tutaj i tylko tutaj, w czasie debaty podlega Państwa ocenie. Ocenę swoją Państwo wyrażacie po zakończeniu debaty przy pomocy kart do głosowania. I przypomnijmy, że karta zielona to głos oddany na propozycję, natomiast karta czerwona to głos oddany na opozycję. Drugim przywilejem Państwa jest możliwość podzielenia się swoim głosem, swoją refleksją, swoimi uwagami dotyczącymi tezy. Podkreślam, dotyczącymi tezy, a nie tego, jak przebiegała sama debata. W odpowiednim momencie po wystąpieniu doradców będziecie Państwo mieli zapewniony dwuminutowy czas wystąpienia i wtedy zapytam, czy ktoś z Państwa chce wesprzeć którąś ze stron. A teraz przystąpmy do wysłuchania kolejnych głosów w naszej debacie, w naszej dyskusji na temat tego, czy istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Głos kolejny w debacie po stronie propozycji pan Filip Zdab. Szanowny panie marszałku, loży męstwu, drodzy zebrani. Czy istnieje granica, za którą przestajemy być sobą? Ja i moja drużyna zgadzamy się z podaną tezą i chcemy przedstawić kilka argumentów, które mamy nadzieję przekonają Państwa co do jej słuszności. Chciałbym poruszyć tutaj temat narkotyków, alkoholu i innych używek. Dlaczego one są dla człowieka takie groźne? Ktoś mógłby powiedzieć, że ze względu na substancje, które źle wpływają na nasz organizm. Częściowo te osoby miałyby rację. Ale jednak prawdziwym zagrożeniem kryjącym się za uzależnieniami jest stopniowe tracenie swojej osobowości przez człowieka. Na jednym z forów znalazłem wyznanie pewnego 20-letniego chłopaka, który od 6 lat był w nałogu papierosowym. Napisał on: nie wiem co myślę, jestem totalnie rozbity, potrafię kilka razy zmienić swoje zdanie w ciągu godziny, a najgorsze jest to, że nie wiem co czuję. Niech Państwo zauważą, co stało się z młodym człowiekiem po tym, jak zdecydował się przekroczyć granicę. Granicę, którą okazała się paczka papierosów. Innym przykładem granicy, za którą człowiek przestaje być sobą, są ludzkie emocje oraz wrodzony instynkt przetrwania. Przypomnę tutaj pewien eksperyment. Eksperyment badacza Filipa Zimbardo, którego celem było utworzenie symulacji więzienia. W eksperymencie wziął udział 24 studentów. Warto zauważyć, że żaden z nich nie mógł być nigdy karany. Osobom tym przydzielono rolę strażników oraz więźniów, a ich jedynym celem było przetrwać 2 tygodnie bez możliwości wyjścia ani kontaktu z rodziną. Projekt przerwano po 6 dniach ze względu na agresywne działania zauważone u badanych oraz pierwsze objawy choroby psychicznej. Obserwacje te nazwano efektem Lucyfera. Przykład eksperymentu Zimbardo ukazuje, jak bardzo chęć przetrwania potrafi zmienić człowieka i jak może odebrać mu jego osobowość. Z podobnymi problemami borykają się również żołnierze. Nie walczą oni na froncie tylko, aby utrzymać porządek. Walczą też o swoje życie, o to, żeby mogli wrócić do domu i do swoich rodzin. Chęć osiągnięcia tego celu zmusza tych żołnierzy do przekroczenia granicy. Zabić człowieka, zranić kogoś, odebrać komuś rodzinę. W internecie można zobaczyć wiele zdjęć przedstawiających ludzi przed wyruszeniem do boju i po powrocie do domu. W większości przypadków widok jest przerażający. Zofia Nowakowska w jednej ze swoich książek napisała: musi przecież istnieć jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. Drodzy Państwo, uzależnienia, wrodzone instynkty, a nawet emocje tworzą te granice.
a od każdego z nas zależy, czy ją przekroczymy. Pytanie proszę na koniec. Czy sięgniemy po tę butelkę alkoholu, po paczkę papierosów? Zanim to jednak zrobimy, warto zastanowić się dwa razy. Proszę o pytanie. Informacja. W tezie jest, istnieje granica, nie granica. Proszę. Chciałbym powiedzieć, że nawet jeśli istnieje jedna granica, to potwierdza to tezę, więc nie rozumiem pytania. Znaczy, że nie rozumiem informacji. To znaczy, że... jeżeli przekraczając tą jedną granicę, możemy stać się jednocześnie jakimś uzależnionym albo odbyć sobie jakieś niepożądane, nie wiem, brutala w sobie na przykład, skoro jest jedna granica i przekraczając ją, podaliśmy tyle przykładów, to za nią to wszystko stoi. Każdy ustala swoje własne granice, czy to jest paczka papierosów, czy zabicie człowieka. Każdy ma swoje granice po prostu i czy ją przekroczy, to jest jego decyzja. Dziękuję. Mowy podważającej dzisiejszą tezę po stronie opozycji pani Arkadia Augusty. Loży Mędrcu, pani sekretarz, pani ekspert, oponenci publiczności. Granice nie istnieją, ponieważ człowiek jest istotą ze swej natury bardzo złożoną. Nie znamy siebie do końca. Nie przeżyliśmy wszystkich możliwych scenariuszy, więc nie wiemy, jak zareagujemy w danej sytuacji. Jednak bez względu na reakcję, nadal jesteśmy sobą. Udowadnia to przykład Herminy Braunsteiger, która urodziła się w zwykłej austriackiej, katolickiej rodzinie. Normalnie dziewczyna stała się jedną z najbrutalniejszych nadzorczyń w historii obozów koncentracyjnych. Po wojnie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, jednak została wyśledzona przez łowcę nazistów. Kiedy aresztowano ją, zarówno mąż, jak i sąsiedzi byli w szoku. Wielu twierdziło, że była najmilszą osobą pod słońcem. Jej przykład bardzo dobrze pokazuje, że zmiana zachowania może ustąpić, jeśli nie pełni już wyznaczonej roli. W tym wypadku roli strażniczki więziennej. Teraz odniosę się do mówcy drugiego. Otóż Zimbardo, autor eksperymentu więziennego na Uniwersytecie Stanforda, wyróżnił trzy postawy, jakie może prezentować człowiek w tak różnych, skrajnych sytuacjach. Pierwsza to nie mieszanie się. To może być również złe, ponieważ polega na braniu. Polega na braku działania. Drugie, przyłączenie się i uczestniczenie w dziejącym się złu. Trzecie, próba powstrzymania zła, czyli heroizm. Zawsze są ludzie, którzy się nie podporządkowują i nie ulegają, ponieważ wszystko zależy od osobowości. Od nas, od tego, kim jesteśmy. Dziękuję. Proszę o pytanie. Dobrze. Podniosła pani temat pani tutaj Braunstein, Austriaczki, która pochodziła właśnie z normalnej austriackiej rodziny. I czy uważa pani, że ona była sobą w obozie? Przekraczanie granic człowieczeństwa to jest cały czas bycie sobą? Dziękuję.
kobieta wpisała się w nową rolę. Ona może była właśnie sobą, ale w tej roli. Koleżanka mówiła, że wcielamy się w różne role, nie we wszystkich sytuacjach w życiu możemy być, występować. I ona w takiej nigdy nie była, bo mieszkała w domu, w dobrej rodzinie. To znalazła się w takiej sytuacji, zachowała się tak, czyli ona taka była, a nie przekroczyła granicę i nie stała się sobą. Nie stała się sobą podczas swojej rodziny, a nie podczas swojej rodziny. Był pewien mężczyzna, który prowadził spokojne życie, pewnego razu postąpił nieludzko. Później wrócił do swojego życia i zachowywał się tak jak przedtem. Psycholog, który prowadził z nim terapię, uznał, że jest on normalniejszy niż on. Nie było po nim widać tego, co wtedy kiedyś wyczynił. Dziękuję. Sięgamy dzisiaj nie tylko z granic, ale głębi ludzkiej psychiki. Wysłuchajmy też kolejnych głosów, które zupełnie trudno przewidzieć, w jaką stronę, w jakie dziedziny nas zaprowadzą. Czas na kolejną wypowiedź należy do mówcy Zespołu Propozycji, pana Karola Przeklaska. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Pani Ekspert, Loża Mędrców oraz Szanowna Publiczności. Na początku chciałbym sprostować, albo nawet uzupełnić pewną informację, której nie dało było mi dokończyć, a propos Freuda. Profesor Wetulani, zdobywca tytułu Racjonalisty Roku, twierdzi, że Freud był szarlatanem, jednak posiadał pewnego rodzaju instynkt. Tutaj podam cytat. Posiadał znakomitą intuicję, który padł podczas wykładu tego profesora w Centrum Nauki Kopernik. Po tym sprecyzowaniu chciałbym przekroczyć do następnych argumentów, które padały po stronie opozycji. Jednak by to zrobić, najpierw chciałbym zdefiniować tezę, która nie do końca została poprawnie tutaj zrobiona, albo inaczej. Twierdzę, chciałbym się zapytać, co rozumiemy przez granice? Kto je ustala? Czy one są obiektywne, czy one są subiektywne? Tutaj padł argument od poprzedniej mówczyni, że są różne sposoby oraz typy podporządkowywania się różnym sytuacjom, które niektórym traumatycznym, niektórym nie, na które różnie ludzie reagują. I że to wcale nie musi oznaczać, że istnieją granice, ponieważ to są jakby różne formy tej samej osoby, która inaczej reaguje na różne otaczające ją sytuacje. Otóż w jaki sposób to przeczy tezie, że istnieją granice, za którą przestajemy być sobą? Tego nie rozumiem. Jeżeli przyjmiemy, że ta granica jest subiektywna, ustalana przez każdego z nas, dajmy na to pan A, myśli sobie, ja w tym momencie zachowuję się tak i tak, w sytuacji takiej i takiej zachowałbym się tak i tak. Ustalił pewną granicę. Kiedy jednak dochodzi do tej sytuacji, zachowuje się zupełnie inaczej. Przekroczył tą granicę. W jaki inny sposób możemy zdefiniować tą granicę? Czy jest ona obiektywna? Nie. W jaki sposób byśmy ją wydobyli? Nie da się. Dlatego, czy przekroczenie granicy musi być świadome? Kolejny argument, który padł po stronie opozycji. To również nie ma żadnego sensu, kiedy przyjmiemy, że granica jest ustalana przez nasz subiektywny ogląd. Granica po prostu jest. Czy my to robimy świadomie, czy nie, nie ma najmniejszego sensu ani logicznego brzmienia. Tak samo można to przyrównać, przechodzimy przez pasy na ulicy. Powiedzmy, robimy to całkowicie świadomie, na trzeźwo. Czym to się różni od faktu, kiedy przechodzimy przez te pasy, będąc osobą pijaną? Proszę zauważyć. Poproszę na koniec. Ilość granic. To był kolejny argument mający przeczyć, że istnieje granica. Nie rozumiem, w jaki sposób to ma przeczyć. Ilość granic przeczy jednej granicy. W jaki sposób? Nie wiem. Teraz bym poprosił pytanie. Powiedział pan, że pewien pan
Adam ustalił sobie jakiś plan i przekroczył granicę, ponieważ zrobił zupełnie co innego. Ale to nie oznacza, że przekroczył granicę, ale poznał siebie. Bo nie wiedział, jak się zachowa w danej sytuacji. To nie oznacza, że przekroczył granicę, ale poznał w tej sytuacji siebie. To w takim razie jak zdefiniujemy tą granicę, jeżeli nie czysto subiektywnie? Myślę, że jeżeli rozmawiamy o jakichkolwiek granicach, to nie można stwierdzić, że są obiektywne, ponieważ nie są. Więc musimy mówić o granicach subiektywnych, które sami sobie narzucamy, sami sobie określamy. A w takim wypadku przekroczyć taką granicę jest bardzo, bardzo łatwo. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny czasowy produkt zdania przez panią Klaudię Mądro uczynię obowiązku. Pani ekspert, oponenci, publiczności, koleżanki i koledzy. Mówca pierwszy, jak już o tym zaznaczyłam, wspomniał o Zygmuncie Freudzie. Tak jak mówiłam, prawie wszystkie jego teorie zostały obalone. Jeżeli nie możemy, tak jak pan mówił, jasno zdefiniować id, ego i superego, to czy jest w ogóle, czy można się przy tym upierać ich słuszności, skoro nie są jasno zdefiniowane? Mówca trzeci, który również odwołał się do Freuda i powiedział, że nie przepraszam, bo nie pamiętam kto, ale nazwał go szarlatanem, tak? Ale, że miał intuicję. Intuicja z definicji jest procesem bardziej kreatywnym i abstrakcyjnym, działającym na wyższym poziomie abstrakcji w porównaniu do myślenia logicznego. Moi drodzy, nauka nie opiera się na intuicji, ale na faktach. Kolejne eksperymenty, tak? Jeżeli jesteśmy podatni na różnego typu, proszę pytanie na koniec. Do różnego typu eksperymenty, to nie jest może przekraczanie naszych granic, ale po prostu jesteśmy na to podatni i to wynika z naszej, na przykład charakteru, jestem na to podatna, a ktoś nie. Tak samo ktoś jest podatny właśnie na narkotyki czy coś, jakieś nałogi. Przepraszam za chwilkę. Aha. Mówca drugi. Tak jak również mówiliśmy wcześniej, człowiek wciela się w różne role. Nie chodzi o to, że przekracza swoje granice, tylko wcieli się w jakąś rolę i do niej się dostosowywuje. To nie jest przekroczenie jego granic. On nie był w tej roli nigdy wcześniej. Ja nie jestem matką, ale kiedyś nią będę. I to nie jest przekroczenie mojej granicy, tylko po prostu wcielenie się w kolejną rolę, gdzie się dopiero odnajdę. I to nie znaczy, że przekroczyłam granicę i coś się stało, tylko po prostu jestem w innej, kolejnej roli. Chciałabym również powiedzieć, podać przykład sytuacji, gdy na przykład w tezie brzmi, przestajemy być sobą. Jak to przestajemy być sobą? To znaczy, że stajemy się kimś innym, jeżeli jesteśmy... kupujemy nowy komputer, prawda? I poszerzamy pamięć, robimy coś czy innego. On jest wtedy droższy, jest lepszy, ale czy jest innym komputerem, to jest ten sam komputer. Tak samo jest ze mną, jeżeli przekroczę jakąś granicę. Ona może faktycznie jest, ale to nie znaczy, że przestaję być sobą. Ja jestem sobą, jestem z nowymi umiejętnościami. Jestem wtedy inteligentniejsza, może nie wiem, ładniejsza, ale jestem cały czas sobą. Chcę również powiedzieć o sytuacji, nie zaprzeczam istnienia granic, ale jeżeli jest osoba, która jest z natury ryzykantem, bardzo, bardzo lubi ryzyko i lubi przekraczać granice, które sobie wystawia, to jeżeli on przekracza granice i to go bawi, on chce to robić, to czy on przestaje być wtedy sobą? On wtedy w pełni jest sobą, kiedy przekroczy granicę. On nie jest wtedy kimś innym. To jest on. No i tak jak mówiłam wcześniej, dziś, jeżeli mam jakieś poglądy i jutro zmienię zdanie, bo przekroczyłam granicę, widząc coś czy coś w tym stylu, to czy ja wtedy dzisiaj jestem Klaudią i zmienię zdanie pojutrze, albo za miesiąc, albo za rok i czy już wtedy nie będę tą samą Klaudią, będę jakąś... Będę jutro Wiktorem, bo zmieniłam zdanie. Są jakieś pytania? Proszę. Informacja, że tutaj teza wcale nie jest o zmianie płci, tylko jednak o przekroczeniu pewnych granic, więc o Wiktorze to taki przykład nie do końca dany. To był tylko przykład, proszę pana. I nie wydaje mi się, że to było istotne wskazywać, czy to zmiana płci, czy nie. Przestań.
sobą, to gdzie jest granica, którą przekroczymy i przestaniemy, właśnie przestanę być Klaudią, nie? Przestanę być tym, kim chcę, jestem cały czas i przestanę... Proszę. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Granica jest nie tam, gdzie pani przestanie być tym, kim chce. Pani nie przekroczy granicy wtedy, kiedy zostanie matką, ponieważ pani chce zostać tą matką, jak wynika z pani wypowiedzi. Ale kiedy pani jednak nie zostanie, to wtedy przekroczy. Ale ciągle jestem tą samą osobą, nie jestem kimś innym. Ale z inną granicą. Dziękuję. I teraz czas dla doradców. Jest to czas na dwuminutowe wypowiedzi. Jako pierwsza zaprezentuję swoje stanowisko pani Ewa Pis. Szanowny panie marszałku, czcigodna Loża Mensów, wszyscy zebrani. Pragnę zasygnalizować, że na pytania otrzymuję po zakończeniu mojej prezentacji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o chorobach psychicznych nabytych przez trudne, traumatyczne zdarzenia w naszym życiu. Tak jak tutaj mamy na zdjęciach, są to żołnierze, którzy, tutaj jest obraz żołnierza, a tu jest zdjęcie po przebyciu wojny. Ich wzrok nazywany jest Thousand Yard Stare. Jest to pusty, bezogniskowy wzrok, dzięki któremu widzimy, jak trudna była ich misja, że po której mogli utracić swoich bliskich podczas ataku. Ten wzrok jest początkiem zespołu stanu pojazdowego. Możemy usłyszeć nawet w radiu, w telewizji bardzo wiele opisów żołnierzy, którzy przed misjami byli kochającymi ojcami, szczerzy, otwarci do wszystkich, zawsze uśmiechnięci. A na misjach, na przykład podczas patrolu stracili swoich przyjaciół, osoby, z którymi walczyli ramię w ramię. I potem, kiedy wracają do swoich rodzin, nie są już tą samą osobą. Są zamknięci na wszystkich, już nie uśmiechają się, często też wybuchają agresją, ich dzieci ich nie poznają. Podczas takich traumatycznych przeżyć następuje kryzys psychiczny i zaburzenia osobowości. Tak samo dzieje się na przykład z ofiarami gwałtu, które dostają fobii i bardzo często tracą nad sobą panowanie i nie są już sobą. Gdyby taki żołnierz przed misją popatrzył teraz na siebie, po tym jak stał się potworem, stwierdziłby, że na pewno nie jest już sobą. Jakieś pytania? Pani Ewelina Słomska. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, ludzomędrców, pani ekspert, oponenci, publiczność. Moja drużyna i ja nie zgadzamy się z tezą dzisiejszej debaty. Uważam, że nie istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Aby to potwierdzić, odwołam się do bardzo tragicznych czasów między 1940 a 1945. Jest to zachowanie SS-mana kierujący obozem Auschwitz, który po otrzymaniu awansu przeprowadza się wraz z rodziną blisko obozu. W domu mężczyzna jest kochającym tatą i mężem. Z żoną i dziećmi tworzy normalną, szczęśliwą rodzinę. W obozie natomiast mężczyzna przeobraża się w okrutną bestię, skazując wielu niewinnych ludzi na śmierć. Każdego dnia po pracy wracał do rodziny, jak gdyby nigdy nic. Nie mieli oni pojęcia, czym naprawdę zajmuje się mąż i co dzieje się za granicami muru. To wydarzenie ujawnia nam co najmniej dwie twarze mężczyzny. Cudownego ojca, męża, a także bezdusznego zabójcy. Nie zmienia to faktu, że mężczyzna w obu tych przypadkach, niezależnie od tego, którą matkę przyjął, był sobą. Omówione sytuacje były dla niego sprawą codzienną. Sam decydował, co zrobi i jakim będzie człowiekiem. To nie mur między obozem a domem był jego granicą. Przed murem i za murem był jedną i tą samą osobą. Pytanie przyjmę na koniec.
Tak jak i wielu z nas, wychodząc do szkoły, do pracy, wraca do domu jako ta sama osoba. Jest to nasza codzienność. Po prostu wymaga od nas różnych zachowań. I jeszcze chciałam zaznaczyć, że nie wykluczamy istnienia granic, ale uważamy, że nie istnieje granica, która potrafi nas całkowicie zmienić do takiej postaci, żeby przestać być sobą. Proszę o pytania. Pani Agnieszka Myśl. Szanowny Panie Marszałku, droga Lożo Mędrców, Pani Sekretarz, Pani Ekspert, propozycjo, publiczność. Przed mową końcową warto jeszcze raz zwrócić uwagę na negatywny skutek przekroczenia granicy. Metaforą, która obrazuje granicę narzuconą człowiekowi przez otoczenie i moralność, jest pies na łańcuchu. Żyje on w zamkniętej przestrzeni ograniczonej długością łańcucha. Wszelkie próby przekroczenia tej granicy kończą się zawsze gwałtownym szarpnięciem i zaciśnięciem obroży. Odwołując się do życia człowieka, my także posiadamy łańcuch, ale niewidzialny, który zamyka nas w danej społeczności, moralności czy postawie. Wszelkie próby załamania tych wartości kończą się tragicznie. Zaciśnięciem się obroży, która przybiera postać wyrzutów sumienia, zaprzedania wartości i własnej osobowości. Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa granica ta zostaje przekroczona przez Piłata, który mimo wątpliwości skazał Jeszua Hanokli i ugiął się on pod presją współpracowników. Upierali się oni, że skazańca należy zgładzić. Podjął on tę decyzję w obawie przed konsekwencjami, które mogły go spotkać. Do historii przeszedł więc jako tchórz. Za swój czyn płacił, proszę na koniec pytania, płacił wiecznymi wyrzutami sumienia, które go zdegradowały. Tchórzostwo w powieści czyni człowieka uległym i zakłamanym. Przekroczenie więc pewnej granicy, która była w tym wypadku moralnością, sprawia, że człowiek przestaje być sobą i postępuje niezgodnie ze swoimi poglądami, co często doprowadza nas do klęski. Proszę o pytanie. Jeżeli chce pani zadać, to proszę bardzo. Powiedziała pani, że istnieją granice, tak? I uważam, że wtedy ujawniają się nasze pewne cechy charakteru. Jeżeli ktoś jest rozsądny, to może tych granic nie przekroczyć, ale jeżeli ktoś ryzykuje, przekracza te granice, to znaczy, że on pokazuje te cechy charakteru, on dalej jest sobą. Tak, ja podałam przykład, który jest w książce. W książce było wyraźnie napisane, że to jego tchórzostwo zmieniło go. Stworzyło takie wyrzuty sumienia, że przestał on być sobą, więc pani przykład niestety nie ma tutaj racji bytu. Dziękuję bardzo. Pani Martyna. Pani Martyna Kędziecka. Pani ekspert publiczności. Jako doradca strony opozycji wraz z moją grupą nie zgadzam się z tezą, istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Niewiele osób jest w stanie powiedzieć, że zna siebie w pełni. Czasem zaskakujemy samych siebie. Nie możemy przewidzieć, co zrobimy lub pomyślimy w danej sytuacji. Często zdarza nam się również porównywać do innych i mówić, że w sytuacji pana lub pani X postąpilibyśmy zupełnie inaczej. Ale czy możemy na pewno to stwierdzić? Być może zachowalibyśmy się dokładnie tak samo. Nie możemy też przewidzieć, czy w stresujących lub krytycznych momentach naszego życia nie postąpilibyśmy jeszcze gorzej. Do tego, czy możemy stwierdzić, że po przekroczeniu granicy przestaniemy być sobą? Każdy z nas popełnia błędy. Zdarza się, że nie potrafimy zrozumieć, czemu tak postąpiliśmy i ciągle o tym rozmyślamy. Jednak w końcu akceptujemy je i wynosimy z nich naukę na przyszłość.
Rozwijamy się, ale nadal pozostajemy sobą. Bycie sobą nie zawsze oznacza, że musimy zachowywać się tak samo. W różnych środowiskach jesteśmy mniej lub bardziej otwarci. Dlatego nie wszyscy odbierają nas tak samo. Ale to my decydujemy, jak zachowamy się w stosunku do danej osoby. Na wszystkie pytania odpowiem na końcu. Inaczej przecież zwrócimy się do nauczyciela w szkole, a inaczej do kolegi lub koleżanki z klasy. Świadczy to o naszym zachowaniu, a nie o naszej osobowości. Większość ludzi ma jakiś kwarcik duszy, do którego innym zabrania dostępu. Te słowa Artura Conan Doyle'a dowodzą, że niezależnie od naszego zachowania czy sytuacji, w której się znajdziemy, gdzieś w głębi zawsze pozostaniemy sobą. Proszę. Taka informacja, powiem bez mikrofonu. Nieświadomość siebie, jakby swoich stron i wad, to nie oznacza, że nie istnieje granica, za którą przestajemy być sobą, bo Pani pierwsze słowa jakby to sugerowały. Ale mogliśmy nie być świadomi. Jednak w następstwie tych czynów zaakceptowaliśmy je, odkryliśmy nową część siebie, której nie byliśmy świadomi i nauczyliśmy się czegoś o sobie, nadal pozostaje z tym samym sobą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, nadszedł czas realizacji Państwa przywilejów. Czy ktoś z Państwa swoim głosem zechce wesprzeć stronę opozycji? Najpierw pytam o opozycję, ponieważ dla zachowania równowagi jest jedna osoba chętna. Rozumiem, że Pani chce wesprzeć głos propozycji. Wobec tego zaczniemy od Pani głosu. Proszę przedstawić się i czas 2 minuty. Dzień dobry, mam na imię Olina Mazur. Szanowna publiczności, Panie Marszałku, Pani Sekretarz, droga Lożometrców, propozycja opozycją. Chciałabym tutaj udowodnić, że istnieją granice, za którymi przestajemy być sobą. Spójrzcie Państwo na prosty przykład. Mam tutaj kartkę. Czysta, niezapisana kartka. Zgniotę ją. Potargam. I czy na tej kartce da się pisać? Chyba nie. Nikt by nie chciał pisać na takiej kartce, nie ciąg. I to jest do porównania, że to samo dzieje się z człowiekiem. Człowiek, jeśli przekracza granicę, nie jest już tą samą osobą. To jest to samo, co z tą kartką. Ona już nie jest taka sama, jak była na początku. Jest inna. Przekroczyła granicę. I dokładnie to samo dzieje się z człowiekiem. Dziękuję Państwu bardzo. Że zawsze jesteśmy sobą, zarówno pod względem fizycznym, jak i metafizycznym, ze względu na to, że bez względu na to, co się stanie w naszym życiu, dalej noszę to samo imię i nazwisko, dalej wyglądam w ten sam sposób. Może myślę trochę inaczej, ale to cały czas jestem ja. A gdyby tak powiedzieć, że zrobię sobie operację plastyczną, zmienię imię i nazwisko, wyprowadzę się do innego miasta, nadal jestem sobą, bo pozostają te same myśli, te same cechy charakteru, te same będę dawał odpowiedzi, a gdyby tak próbować pociągnąć to jeszcze dalej. Zmienię twarz, zmienię imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, będę chodził do innej szkoły, gdzie będę zachowywał się zupełnie inaczej, to jeśli wrócę do domu i będę siedział sam, to nadal wróci ten sam Dawid Porąbka, który był kiedyś. Proszę pytanie. A jak odniósłby się Pan na przykład do chorób psychicznych, podczas gdy sąd na przykład wydaje orzeczenie, że człowiek jest co wtedy się dzieje? On nie jest sobą i to jest nawet stwierdzone sądowo. No,
potwierdzone sądowo, ale to jest cały czas ten sam człowiek z tym samym imieniem i nazwiskiem i tak, choroba psychiczna wpływa na jego tok myślenia, ale to jest cały czas jego tok myślenia. To są cały czas rzeczy, które siedzą głęboko w jego świadomości. One nie sprawiają, że jesteśmy kimś innym. To nie jest jakiś magiczny proszek, który nagle zamienia nas w coś innego. Tylko to są rzeczy, które uaktywniają inne strefy w naszym mózgu, które to są cały czas nasze strefy, to jest cały czas nasze myślenie, tylko tyle, że pojawia się ono w innych sytuacjach. Proszę. Ale przyzna pan, że osoba, która jest chora psychicznie, jakby już trudno powiedzieć, że jest tą samą osobą. Ona przekroczyła pewną granicę, nie może już reagować nawet na bodźce, czy na różne sytuacje w sposób normalny, tak jak na przykład reagowała wcześniej. Trudno jest powiedzieć, jaki jest na przykład, jaka jest przyczyna tej choroby, bo to różne są oczywiście przypadki, ale zazwyczaj po prostu ta osoba nie może reagować tak, jakby reagowała wcześniej po prostu, tak? Problem jest... Problem na początku jest ze zdefiniowaniem normalności, bo to w zależności od miejsca i czasu i przyczyny jest zupełnie inne, a poza tym ta osoba myśli inaczej. Powiedzmy, że z jakiegoś powodu ma traumę, powiedzmy, ktoś zginął z najbliższej rodziny, co całkowicie potrafi obrócić jej tok myślenia, ale ona nadal jest sobą. To jest cały czas ta sama osoba, tylko tyle, że ona musiała dostosować się do sytuacji, w której żyje teraz. I tak, może mieć chorobę psychiczną, może to być nawet bardzo ciężka choroba psychiczna, taka jaką jest to schizofrenia. Ona wtedy postrzega świat... Dziękuję. Państwa, nadszedł czas, aby wysłuchać ostatecznych wystąpień kończących prezentację poglądów obu zespołów. Jako pierwszy zakończy wystąpienia swojego zespołu mówca propozycji pan Karol Kwiatkarz. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz Loży Mędrców, Pani Ekspert, Oponenci, Droga Publiczności. Mam nadzieję, że moi poprzednicy sprawnie udzielili mi takich, można powiedzieć, porad i pomysłów, aby przekonać Państwa, że są granice, za którymi cały czas przestajemy być sobą. A więc chciałbym tutaj wspomnieć i podsumować działania naszych kolegów. Pierwszy mówca sprawnie rozbił tezę na czynniki pierwsze, czyli wytłumaczył, co to jest być sobą, co znaczy granica. Drugi mówca przywołał bardzo trafny eksperyment więzienny, który pokazuje, co dzieje się z ludźmi, którzy są podporządkowani zupełnie innym warunkom niż tym, w których żyją naprawdę w życiu normalny. Chciałbym teraz jeszcze zastanowić się, więc czy istnieje granica, za którą przestajemy być sobą? Myślę, że na to pytanie jest tak dużo odpowiedzi, ile ludzi na świecie, gdyż każdy ma swoją granicę własną. I teraz chciałbym się odnieść do innych aspektów, jakim jest na przykład alkohol. Alkohol to dość duży problem, jeśli chodzi o Polskę i często słyszymy, że został spowodowany wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. I teraz zastanówmy się, czy osoba, która jest pod wpływem alkoholu, dobrowolnie przekracza prędkość, jadąc za szybko, potrącając ludzi, którzy często w życiu normalnym i gdyby nie była pod wpływem alkoholu, by zauważyła? Myślę, że wtedy nie jest sobą. Nie można powiedzieć, że osoba pijana robi to w sposób taki dobrowolny, tak gdyby była sobą. Następnie uzależnienie. Często słyszymy, że osoby, które są uzależnione od narkotyków, od środków psychotropowych lub tam innych bajerów i są na tak zwanym głodzie,
posuwają się do rzeczy, o których nawet by nie pomyśleli. Dziękuję. Mówca drugi przytoczył, co się dzieje z mężczyzną, który jest uzależniony od papierosów. Myślę, że nie można w sposób taki równoważny porównywać papierosów z narkotyków. Wiadomo, że narkotyki działają zupełnie inaczej. Ale trzeba się zastanowić, gdy mężczyzna, który jest uzależniony od papierosów, często zmienia zdanie, nie jest sobą, do czego może się posłużyć osoba, która jest uzależniona od narkotyków. Środki psychotropowe. Często słyszymy, że mężczyzna, kobieta w różnym stopniu zrobiła coś, czego nie była świadoma. Okazuje się potem, że była pod wpływem środków psychotropowych. Chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do mówczyni trzeciej, która powiedziała, gdy przywołałem na początku środki psychotropowe, powiedziała, że jeśli nie zażyła tych środków psychotropowych dobrowolnie, tak naprawdę nie przekroczyła granic, bo o tym nie pisze w tezie. W tezie nie pisze, jest napisane, tak? Macie rację. W tezie pisze, że istnieje granica, za którą przestajemy być sobą, a nie jest napisane, czy przekraczam tę granicę dobrowolnie, czy nie. Następnie chciałbym się powołać jeszcze na Fiodora Dostojewskiego, jego Zbrodni i karę. Tam Rodon Raskolnikow zabija starą lichwiarkę wraz z jej siostrą. I myśląc, że można powiedzieć w ten sposób, jego życie będzie płynęło nadal normalnie, no zostaje zaskoczony, gdyż w sposób wyrzutów sumienia zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej niż wtedy, gdy nie przed popełnieniem zabójstwa. A więc mam nadzieję, że pokazaliśmy Państwu, że nie ma takich gier, że istnieją granice, za którymi jesteśmy kimś innym i że to nas, można powiedzieć, zmienia. Dziękuję. I mowa kończąca przemówienie zespołu opozycji, pani Patrycja Kołodziej. Publiczności. Na początku chciałabym podziękować Drużynie Przeciwnej za pojedynek i przypomnieć, choć już za późno, że w tezie jest zawarte słowo granica, a nie granice. Razem z Wami zupełnie zgadzam się z tezą, że istnieje granica, za którą przestajemy być sobą. Moim zadaniem jest podsumowanie przedstawionych przez nas argumentów. Ludzie bowiem są istotami bardzo złożonymi, od psychicy, na którą składa się wiele różnych cech, często nawzajem się wykluczających. Zmieniamy się w zależności od zdarzeń, okoliczności, od wpływu drugiego człowieka, warunków życia, sytuacji społecznej i obyczajów. Zachowanie człowieka jest wielką niewiadomą, nieprzewidywalną tajemnicą, bowiem nigdy nie wiemy, jak postąpimy w danej sytuacji pod wpływem określonych czynników. Wiele ludzi pod wpływem jakichś bodźców przestaje być sobą, pokazuje wtedy swoje prawdziwe oblicze. Ale czy właśnie wtedy nie jesteśmy sobą? Człowiek przybiera różne maski w zależności od sytuacji i trudno określić, jaki jest naprawdę. Być może on sam tego nie wie, a przekraczając granice odnajduje się w sobie, wie o sobie więcej i kształtuje swoją tożsamość. Uważam, że teza dotyczy większości osób. A co z mniejszością? Przykłady popierające moją tezę są choćby osoby niepełnosprawne. Podam przykład. Chłopiec na wózku, siedzi, smutny, ale zdeterminowany do walki z niedowładem mózgu. Tu po wielu rehabilitacjach staje na nogi. Czy nie jest sobą? Jest. Dlatego teza jest niepełna, nie bierze pod uwagę niektórych osób. Uważam, że każdy przechodził granicę, przy której bliżej poznał samego siebie. Tak naprawdę przekraczając granicę, to nam zależy, czy nadal będziemy sobą. Proszę Państwa, loża mówców daje się na radę, a Państwo
są proszeni o przygotowanie karty głosowania. Przypomnijmy, karta zielona to głos oddany na propozycję, karta czerwona to głos oddany na opozycję. Proszę o przygotowanie karty głosowania. Proszę o rozważenie werdyktu. Proszę o podniesienie karty głosowania. Zebranie. Zebranie. Proszę o podniesienie karty głosowania. I chwileczkę cierpliwości. Proszę o zebranie. Ręce są ciągle zajęte wydawaniem werdyktu. Proszę o sygnał, czy karty zostały zebrane. Proszę o zebranie pozostałych i oddanie kart zebranych w głosowaniu. Pani sekretarz, która przeliczy kartę. Pan Rafał Becka. Dziękuję Państwu bardzo. Chwileczkę, trzeba wyłączyć. Bardzo dziękuję za debatę. Debata była ciekawa, nie powiem. Ale jestem chyba dobrze słyszany. Niestety bateria się świeci, że się nie świeci, więc... Wydaje się, że pani wiesz. Proszę Państwa, debata, powiedziałbym, dosyć wyrównana, aczkolwiek tutaj z mojej strony na pewno trójeczka z Andrzeklasa chyba, jeżeli dobrze pamiętam, i pani w czarnym trójeczka też, zdecydowanie wybijający się według mnie do przodu. Aczkolwiek pan tutaj wykorzystał dosyć precyzyjnie pewien argument delikatny ad personam i troszeczkę panią wybił z pantoliku, a pani się niestety dała wybić. Zrobił to bardzo zręcznie i proszę sobie nie pozwalać tak, żeby panią podbierano. Proszę. Tak, ale jednak pani pół zdania uciekła. Mogła pani te pół zdania jeszcze wtrącić swojego i myślę, że to by się pani bardziej opłaciło. Proszę Państwa, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tu kilkukrotnie zauważamy jednak pewne niedociągnięcia, jak chodzi o higienę języka. Te debaty oksfordzkie naprawdę powinny się chyba charakteryzować najpiękniejszą, jaką potrafimy użyć polszczyzną. Pełnymi zdaniami ładnie to powinno być mówione. Używanie partykuł, pewne zrywanie zdania w pół. Myślę, że nie powinno tu mieć miejsca. Oczywiście to jest trudna rzecz, mam niełatwy język. Ja sam tym językiem się staram posługiwać w miarę wprawnie, aczkolwiek przyznaję się, że to się nie zawsze udaje. Także tu naprawdę każdy z Państwa ma jeszcze pewne lekcje do odrobienia, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o dykcję, tak samo wydaje mi się, że Pan tutaj trójka i Pani to jak najbardziej tu przodowaliście w grupach. Jeżeli chodzi o argumentację, wydaje mi się, że na pewnym etapie tutaj niestety z Państwa strony w czwartym elo Państwo troszeczkę zaczęliście ginąć. I ja przez chwilę zaczynałem się zastanawiać, czy przypadkiem Państwa wypowiedzi nie są popierającymi opozycję. Czyli troszeczkę zaczynało to wyglądać nieciekawie. Ale daliście Państwo radę i myślę, że jeszcze na przyszłość trzeba mieć większe śniadanie, żeby mieć więcej siły troszeczkę, żeby do tej walki stanąć. I życzę Państwu powodzenia i sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Łukasz Przybyło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na co dzień także pracuję z młodzieżą nad debatami oksfordzkimi, więc chciałem się z wami podzielić tutaj kilka słów głównie do was, moi młodzi przyjaciele, ze strony propozycji i opozycji. Dla mnie ta teza, którą usłyszałem od Marcina Lewandowskiego, zabrzmiała szalenie ciekawie. Jak pewnie wiecie, to jest cytat, to jest parafrazat status z Zofii Naukowskiej z granic. Więc sama ta lektura już odwołuje się na kilka przestrzeni. Tam się mieszają moralność, psychologia, etyka, problemy społeczno-polityczne. Mam wrażenie, że na etapie debatowania to będzie taka
trochę negatywna informacja zwrotna dla was. Gdzieś zabrakło mi takiej czystej, jeżeli są możliwe w przypadku tej tezy, definicji, czy to granic, czy to bycia sobą. I miałem takie wrażenie, jakby ta debata, ta dyskusja tak naprawdę zaczęła się od momentu wejścia państwa z sali i ta ikra wtedy nastąpiła. Bardzo szanuję z obu stron przygotowanie merytoryczne. Musieliście sięgnąć do źródeł, szukaliście z takich przestrzeni jak psychologia. Świetnie, że podaliście te przykłady. Myślę, że warto jeszcze je poeksplorować, zobaczyć jak one funkcjonują. Wiele przed wami. Myślę, że to jest też tak, że dzisiejszy świat daje wam taką informację. Łamcie granice, tak? Warto, żebyście jeszcze poeksplorowali, czym właściwie ta granica jest, czym jest stawianie granic i czym jest to bycie sobą. Okay? Z tym pytaniem, taką moją informacją zwrotną was zostawiam. Okay? Dzięki za debatę, powodzenia w dorosłym życiu. Dziękuję. Jacek. Szanowni licealiści, bardzo na początku chciałem wam pogratulować, bo doskonale wiem, jak trudno jest stanąć przed mikrofonem, przed taką publiką, jak tutaj mieliście i bez, albo przynajmniej redukując tremę do minimum, starać się w gładkich słowach argumentować albo kontrargumentować. Wyglądacie super, macie kupę energii, fajnie, że stanęliście do takiego pojedynku. Ta debata, powiem szczerze, argumenty, które używaliście, następowały jeden po drugim. Te przykłady, które dawaliście z jednej i z drugiej strony, troszeczkę mnie przytłaczały, zasypywały. Brakowało mi w tej debacie chyba słuchania drugiej strony. Skupienia dyskusji wokół danego przykładu, względnie wyłuszczenie, wyłuskanie z tego sedna sprawy. Tego może w tym wszystkim zabrakło, aczkolwiek debata podobała mi się. Wiem, kto wygrał, ale wam nie powiem. Jeżeli chodzi o wyróżnienia, to podobał mi się głos sali numer 2, który wspierał opozycję. Podobali mi się także już wcześniej wspomniani mówcy numer 3 i z jednej i z drugiej strony. Gratuluję wam, bardzo ładnie wam poszło. Niektórym za troszeczkę trema poplątała języki i widać było, że te nerwy niestety zdominowały te wypowiedzi. To wszystko przychodzi z czasem. Także trzeba się wziąć w garści i próbować dalej. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Pani Karolina Machalska. Ja mam tylko kilka uwag bardziej technicznych i one są w sumie do obu stron i bardziej na przyszłość niż tylko wyłącznie co do tej debaty. Miałam są trzy rzeczy. Czwarta już została wspomniana, czyli język formalny, ale zacznijmy po kolei, ponieważ drodzy Państwo, polecam sprawdzać źródła, polecam sprawdzać, czy to, o czym mówimy, nie ma jednak jakiegoś haczyka, ponieważ eksperyment z Bardo równie dobrze można by wykorzystać na drugą stronę. Freud bardzo łatwo został wybity. Natomiast po drugiej stronie także były przykłady. No, ta nadzorczyni obozu to nie był zbyt dobry przykład. Drodzy Państwo, chodzi o to, że jeśli my wyciągamy już jakiegoś asa z rękawa albo wykorzystujemy jakąś linię argumentacyjną, bądźmy pewni, że wszystko, co wiemy o tej linii argumentacyjnej, bądźmy pewni, że nie będzie jakiegoś szczegółu, który nagle się pojawi ze drugiej strony i nasza linia argumentacyjna legnie. Następna kwestia to jest to, jak ważne jest to, co mówimy. Zastanówcie się nad tym faktem. Bo okej, nie wiem, no PTSD, który się pojawił dopiero na doradcach u 4 liceum, to świetny argument i on ma bardzo duży impact, ponieważ pokazuje, że tak, jest granica, za którą że potencjalnie przestajemy być sobą, jeśli dobrze gramy. Dlaczego nie pojawił się wcześniej, jeśli ma aż tak duże znaczenie? I tak samo, proszę tak samo uważać, że niektóre pojawiają się czasami błędy, takie powiedzmy podstawowe błędy typu choroba psychiczna, zmiana osobowości, naprawdę nie działa w ten sposób. I ostatnia kwestia to jest to, że, drodzy Państwo, proszę bardzo dokładnie dopowiadać, co Państwo mają na myśli. W sensie, jeśli my jako metrycowie musimy się domyślać i musimy ubierać to, co Państwo mówią, w lepsze słowa, żeby to zauważyć, to naprawdę jakby nie wypełniacie Państwo swojej roli. Nie było tak we wszystkich przypadkach i to były naprawdę pojedyncze momenty, tylko że na przykład te pojedyncze momenty zauważyły, czy na przykład zrozumiałam daną mowę, czy nie.
ale Warszawie, czy musiałam się na tę rzecz, żeby ze mną zrozumieć, ponieważ co Państwo, ja naprawdę nie mam w tym interesu, żeby się zastanawiać nad tym, co Państwo mają na myśli. Ja powinnam być wypadana na tacy. To nie zmienia faktu, że to była naprawdę ciekawa debata. Jako studentka psychologii byłam zachwycona, jak już pierwszy rok pojawił się w Freud, więc gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bardzo gratuluję tego, że Państwo się zmierzyli z tak trudnym tematem. Jak się okazało, jest dość płynna granica pomiędzy tym, co oznacza, że jesteśmy sobą albo że nie jesteśmy sobą. Tego mnie trochę zabrakło, tego zdefiniowania z jednej i z drugiej strony, co oznacza ten stan bycia sobą albo nie bycia sobą. I dość płynne zdefiniowanie granicy. Myślę, że nad tym można to jeszcze przemyśleć i popracować, natomiast doceniam ogrom pracy, który włożyliście w to, żeby się do tej debaty przygotować. Mnie trochę zabrakło takich pozawerbalnych przekazów, jak przekonanie do argumentów, których używacie. Tutaj pojawiło się to w przymówce trzecim z jednej i z drugiej strony, natomiast może to był wynik tremy, może trochę, nie wiem, może zbyt małego przemyślenia tematu. Natomiast daje to duży odbiór przy odbiorze, tak? Że jak ktoś mówi, jest przekonany do tego, co mówi, to nawet jeśli czasem te argumenty nie do końca są przemyślane, odbiór takiej mowy jest zdecydowanie lepszy, tak mi się wydaje. Cieszę się, że zmierzacie się z takimi debatami, bo na pewno przyda się Wam to w przyszłości Waszej i na pewno to będziecie kiedyś umiejętnie wykorzystywać, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję. Agnieszka Poliwka już. Głos formalny. Czy to już wiem. Oceniając, jeśli chodzi o kartę RSP, którą znacie, doświadczyłam granic, ale jeśli chodzi o liczby, to zespół szkół plastycznych minus 1 punkt razy łącznie, a czwarty liceum minus 3 punkty. Tyle, jeśli chodzi o ekspertów. Proszę Państwa, w mowach ekspertów były przeróżne przypadki, akcydensy, więc chciałbym tylko polecić Państwu jako lekturę uzupełniającą koncepcję transgresyjną Józefa Kozieleckiego. To a propos granic i pokonywanych granic. Ogłoszenie wyników z dnia 16 stycznia 2015 roku. Wyniki głosowania publiczności kształtują się następująco. Przed debatą za tezą opowiedziało się 25 osób, przeciw było 15 osób. Po debacie za tezą opowiedziało się 22 osoby, przeciw pozostało 18. Punktacja loży mędrców. Może najpierw wymienię te punkty eksperta, minus 3, czwarte LO, minus 1 zespół szkół plastycznych, punktacja loży mędrców, 332 punkty dla czwartego liceum i 285 punktów dla zespołu szkół plastycznych. Stosunkiem głosów 329 do 284 zwycięzcą dzisiejszej debaty Tarnowskiej Ligi Debatanckiej jest czwarte liceum.